Mam złe wieści. Razem z Szakiem utknęliśmy na Antarktydzie, gdzie jest totalnie zimno. Ja pierdzielę, jak ciągnie. Naszym zadaniem jest odnalezienie różnych części samolotu. Następnie musimy go zbudować, aby stąd uciec. A uwierzcie mi, mróz jest śmiertelnie niebezpieczny. A nie mówiłem? No to zostawcie teraz łapkę w górę, żeby było mi cieplej i mnie wskrzesicie. Oła. Oła, stary, co się dzieje? Co jest? Zamarzamy, stary, chyba. Umieram, czekaj, zimno. Czekaj. Witajcie na Antarktydzie. Odszukajcie 6 rzeczy, które pozwolą wam zbudować samolot i wrócić do domu. Uważajcie na mróz, który zabija. Po skryptum. Na bossa również. Aha. O nie. Stary, już umieram. Na samym starcie zawsze tak to jest. Nie zdążyliśmy przeczytać tabliczek. Od razu zginęliśmy. Na 3-4 się odradzamy, co? 3, 4. To już jestem, dawaj. Aha! Dobra! Dobra, szybko. Słuchaj, do przodu. Na dole mamy taką czaszkę, to jest poziom zamarznięcia, więc musimy ogarnąć na samym początku pomysł, jak zrobić, żeby było nam ciepło. Od razu szukaj chatki. Jestem w domku, uwaga. 10 stopni, 11. Nie, czekaj, jak podskoczę, poruszam się troszeczkę. Nie, to nie daje nic, stary, po prostu wolniej spada w domku. Dobra, stary, jest skrzynka. Drewno. Palenisko jest skrzynka. Dawaj, dawaj to palenisko od razu, stary, odpalaj je. Tu postaw, 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 postaw. Czekaj, pyk. Palenisko, okej, co teraz? Deski wkładam. Nie, o co chodzi? Nie mogę, stary, dać desek. Tu pewnie trzeba dać węgiel. O kurczę, no dobra, Byniu. W takim razie róbmy crafting. Tworzę nam, tyk. Ja przeszukuję domki różne. Stary, tu jest palenisko odpalone. Palenisko odpalone? Tak, dawaj, 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 chodź. Poka. Jest, faktycznie. Jak to działa? Jest, co jest w środku? Wow, na full jest. Villagerzy doładowali do pycyka. Jak poskakujesz, to spada? Tak, ty, no. Faktycznie. Ale głupie. Głupie, fajne, no, ruszamy się przy ognisku, żeby nie zamarznąć. No dobra, stary, czyli poruszajmy się do końca. Skupmy się nad jakimiś itemami. Może są też jakieś itemy, dzięki którym po prostu nie zamarzniemy, nie? Myślisz, że jest jakiś taki ciuszek? Chyba tak, o. Zobacz, villagerowie są w coś ubrani, nie? No i nie umierają. O, skrzynia! Dobra, otwieraj skrzynkę. Ej, z bukłakiem pełnym wody. Z bukłakiem pełnym wody? Co daje bukłak wody? No pewnie można uzupełnić ten cały ten piecyk wodą. A, jak wiadro działa, tak? Tak, no czekaj, dawaj, dam tu. Halo, przystanek Alaska, dobra, jest kamień, hop. Nie, ale mogłem się wody napić i to tyle. Dobra, ja już kopię, stary, troszeczkę kamyczka. Uwalimy sobie jeszcze na dziurę szybciutko golema. Nie no, golem, stary, się przyda. Jak jest obok niego i skacze, to jest mi cieplej. Okej, jak jesteśmy pod ziemią, to jest zerowa temperatura, nie zamarzam, rozumiesz? Więc pod ziemią jest elegancio. Dobra, idę pod ziemię. Jak prawdziwa marcheweczka. Czemu od razu na to nie wpadłem? A jak? Właśnie, stary. Przecież ty powinieneś znać tą różnicę temperatur. No tak, ale zapomniałem. Dawno pod ziemią nie byłem, wiesz, zodzi. Kołam, kołam, mordo. Tworzę ci mieczyk, proszę. Masz jeszcze tu chlipka, ziemniaczka. Ja sobie zjem. Ale to będzie nasza super chata, stary. Już mi się podoba. Tu założymy dom, rodzinę, wszystko. U villagera można jakieś barwione spodnie kupić, ale ja nie chcę barwionych spodni. Tutaj łatwo jest zginąć, więc ja proponuję rozgrzać się do czerwoności, że tak powiem, i nakopmy węgla, i żebyśmy sobie mogli te palenisko przenosić gdzie tylko chcemy. Co ty na to? Chodź do domu tutaj, ja tu już wszystko przygotowałem. Masz węgiel? Nie no, nie mam, ale szukam, chodź, tutaj aha, schodzimy. Kopalnia. Inaczej, Szaku, lepszy pomysł mam. No. Zróbmy tak, ja idę już szukać czegoś, a ty kop. Dobrze, dzięki, zawsze. Ty jesteś marchewką, więc dasz rady. Dobrze, dziękuję bardzo, super zadanie mi dałeś. Dobra, przestał padać śnieg, więc spoko. Idę na początku naprzeciwko gdzieś. Mam węgiel. No i elegancko, ja postaram się też coś przynieść po drodze. Ej, nie zimno? Mam cały czas 0 stopni, no. Ej, fajno jest, co się stało? Ciekawe. Ale szef, a może dlatego, że zmieni. Jest słońce, ty. A jednak żartowałem, rośnie. Mam 5 już. No dobra, czyli trzeba się rozpędzać. Rzućmy okiem na okolice, czy coś tutaj jest, czy coś widać. Nic nie widać, stary, jest tylko... O! Kot i świnia na Antarktydzie, nie wytrzymam. Jest shulker box. Co to jest? Deski świerkowe tylko w shulker boxie. Ale słuchaj, to chyba była jakaś sugestia. Te 10 desek będzie nam potrzebne do zbudowania tego samolotu, tak mi się wydaje. Więc... No, bo jest drewna, ale lipa. Będzie drewniane, no. Stary, nazbierałem 40 węgla. Wrzuciłem go do tego piecyka i ten piecyk mi zjadł 30 węgla. Co? Ja też mam węgiel drzewny jakiś. Bo on nie grzeje na razie, widzisz? Nie, no mnie ogrzał, mam 0. Ja mam 1. Ty, pyski to grzeje. No i dobra, jest na full. Ale teraz stary, tak... bo to jeszcze wodę się daje. Aha, trzeba uzupełnić go wodą, bo to jest taki jakby boiler. No. Dobra, czyli co? Bierzemy ze sobą to, co musimy wziąć, czyli węgiel, trochę patyczków, kamienia,
deski i lecimy przed siebie. Wodę masz do bukłaku? Tak, piecyk mam. Tak, mam wodę, ale śnieżek nabrałem, wiesz, bo tym bukłakiem nie da się uzupełnić. Dobra, stary, dawaj, lecimy do przodu. O kurczę, czy to widzisz z przodu, co to jest? Stary, królestwo bossa. Na 100% to będzie ten na boss. Na bank tam jest boss, no. I to wygląda faktycznie jak kraina lodu. O, ale wiksa. A, słuchaj, idąc śniegiem, nam chyba szybciej rośnie mróz. Cyk, dobra. Stary, ty coś gadasz, na lodzie dopiero rośnie. O kurde, tutaj to no, momentalnie rośnie, dobra. Stawiamy gdzieś piecyk, stary. Dobra, może tu na początek, stawię, stawię, stawię. To? Pyk. On się zresetował. Tak, zresetował się. I co teraz? Dobra, spokojnie, spokojnie. Węgiel? Stary, tu trzeba zrobić kamyczki, żeby nam nie rosło. Tak, wystarczy. Dobra, rozejrzyjmy się, co tutaj można zdobyć. Ty! Patrz na górę! Co jest? Widzisz to? Tą iglicę? Jest tam coś! Tego samego koloru co lód, ale schowane. No dobra, czyli naszym zadaniem jest z pewnością zbudowanie rampy pod to. Ja, stary, tutaj mam drewno, więc te drewno szybko wykopię. Zrobimy deski i deskami prawdopodobnie będzie się szybciej się podbudować. Gdzie ty jesteś? Czemu już tam się wchodzisz beze mnie? No bo już widzę, że zachodzi, księżyc wschodzi, no i się wystraszyłem, że nie zdążymy i umieram, już zimna. Dawaj, 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 Szaku, biegnij tam. Ogrzeć się. Nie, dobra, schodzę. Rezygnuję. Rezygnujesz? Nie, no umrę, umrę. No ja cię nie ogrzeję niczym, niestety. Siema! Posuń się! Nie, dobra, muszę się poświęcić, zaraz przyjdę tu. Dobra, czekam na ciebie. Nie da rady tak. Jest, dobra. Hop, zeskakuję. Jestem. Nice, dobrze, dobrze. Niszczę, niszczę i otwieram. Ha! Spadochron i... Axe of Thousand Metals! Co to jest? To skarż ze spadochronem, stary! Stary! Lecę! Na spadochronie! Śmiesznie! Jakie jaja! Tylko, że najgorsze jest to, że mnie mróz zabije zaraz! Szybko! Stary, jak czubek tak. Szybko! Jak to anulować? Dobra, anulowałem! Jestem przy piecu! Zdążyłem! Nie no, skacz! Nie, stary, nie! Zabieram twoje rzeczy, zabieram twoje rzeczy, jestem nie obok. Chciało mnie, byczku, normalnie ogrzać. Dobra, Ojcu, stary, jestem już blisko. Jestem za tobą. Czemu za mną jesteś? No bo do piecyka. Obok przyszedłeś, ale piecyk już zniszczony jest. Co ty żeś narobił, czemu? No bo creeper go wysadził, no, wszystko jest nie tak. Szaku, co ty żeś odwalił, dobra. Spoiler nie działa, nic nie działa, wszystko nie działa, tory są złe, ja nie wiem. Kończ tym samolotem. Olo, on jest olbrzymi, stary. Stary, wiesz co ona robi? Nie chcę wiedzieć. Gdzie to jest? Ci pokażę. Gdzie jest golem, nie? Klikasz prawy i patrz, co się dzieje. Wow. No, widziałeś? Trzymaj. Jakie uderzenie w pusty łeb. Już w pustą głowę walił. Wow. Wow, ej, on wcale taki mocny nie jest, ale chyba się nie niszczy. No zamarzłem. Jest przed nami jakaś górka, może na tą górkę pójdziemy, ale chyba pierwsza się zagrzać, co? Piecyk. Stary, nie, 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 creeper. Dobra, ja walczę z nim, ja walczę z nim. Leży. Coś mi się wydaje, że na tej górce coś może być. Jak stary, myślisz? Już stąd widzę. Co widzisz? Widzę. Drzewo jest na tej górze, naprawdę. Szaku, gubku. Sięgam. Jest drzewo. Dobra. Tak, żeś wymyślił. To ostatni, ten śmierdząca ryba. No, co jest? Stary, ja normalnie jestem pierwszy. Co ty gadasz? A masz! Jak tam bolało? Jestem nad tobą! Nie ma opcji. Cyk, no nie. Cyk, cyk. Stój, stój! Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak! Odejdź! Okej, okay, okej, okay. Będę pierwszy. Będę pierwszy. Nie ma opcji, stary. Aha! No i zepsułem. A, jestem pierwszy! I zepsułem, nie o to chodziło mi. Król jest tylko jeden. Dobra, panie królu. Szukaj pan teraz gdzieś skrzynki, gdzieś musi być. Nie, ja jestem królem, ty jesteś moim paziem. Szukaj skrzynki. Chłopie, spadochron i jazda! Ta-ra-ra-ra-ra! A jak leci teraz w dół? No teraz to zapierdziela, zoba! Elegancko! Jest. Teraz mamy wodę w grzejnikach, nie to co kiedyś! Zgadza się. Spadochron w dłoń i let's go! Woohoo! O kurde, nie ten przycisk! Tak jest! Stary, jestem wyżej! Mną. Tylko shiftem nie podginiesz! Ja zepsułem! Let's go! Ty, z przodu jakaś wioska jest! Może tam lecę, coś znajdziemy? Chcę... Gdzie jest wioska? Nic nie widzę. Naprzeciwko! Ślepy jestem! A może i widzę? O, stary! Ty! Frostmaw! Czy ty to widzisz? To jest jakiś boss! I ma skrzynkę! Stary, czekaj! On śpi! Widzisz? Nie rusza się. Można się zakraść do niego? Dobra, na kucaku. Może ty. Odpalimy piecyk obok niego? Trzeba! Obowiązkowo, ale postawmy pierw chatkę taką amatorską. Jak on teraz wstanie? Nie wstanie, nie obudzimy go. Miejmy nadzieję. Okej, czy ty masz miecz? To stary, już masz. Mam.
Jest skrzynka, masz... obok niego, widzisz to? Walimy go na dziąsło pierw? Czy robimy tak, że ja go odciągam, a ty mu kradniesz skrzynkę? Tak, tak, ty, ja jestem królem, także ty go odciągasz, to jest dobry pomysł. Dobra, to na kucaka dawaj do niego. Panie cwaniaczku, panie Frostmał, proszę się nie budzić, tylko będzie przypał. Ej, patrz, on się nie budzi, to jest czub! O! Wow! Szybko! Zabieram! Yes! O kurde, o kurde! Teraz to się wydarzy! Stary, co? Myślisz, że się cię boję? O nie, zamrożył mnie, chodzę wolno! Dostał! Ode mnie! Wal go, wal go! Wal go! Bije, bije! Okej, okay, bije! Uderzył mnie! Z podstawowego ataka! Stary, wsysa mnie! Co się dzieje? Ja idę szybko do piecyka! Wessał mnie! Zamroził mnie! Co za dział? Jest przypał! Szybko, pod ziemię! Szybko! Dobra! Stary! Schowałem się pod ziemię, jak coś... Nie, o kurcze! Jak coś, piecyk nie grzeje! Robimy to, ja go odciągam. Wow! Wow! O! Ładnie coś tu... Nie, no zrobił. ugryzł mnie! Stary, ja się nie nada, nie da się uciec od niego. No chodź, Walę go, Bryja! Dostaję! Ładnie! Znowu mnie trafił! Powiedz, jak cię zamrozi! Uciekam! To ja też uciekam! Padam. Stary, nie pomaga! Nie pomaga, no coś ty zrobił! Oooo! No i tytka! Chyba atakujemy, co? Bo jeszcze jest dużo zombiaków tutaj. Tak. Jestem. Już mnie, o kurde! No nie, zamroził mnie! Okej. Dobra, wal go. Dostaję. Szaku, spamuję do końca go już. Nie, proszę. Zabij go! Trafił mnie! Leży! Wyzwanie ukończone! Zombie mnie zabił! Nienawidzi. Nie wierzę! Wypadło coś z niego! Kroję to! Co masz? Stary, mam jego super monstura zamraża, ale wiksa. Idę do piecyka się ogrzać. Stary, mam itemy swoje. Mam śmigło. No i zarąbiście, udało się. Myślałem, że już go nie znajdziemy. Okej, byku, dawaj teraz do tamtej wioski. Aha, piecyk chciałeś, tak? No. Piecyk zebrałem. Dobra, to ty bierz śmigło, ja zginę. Trudno, biegnij do wioski. Uważaj na zombie ze sobą. O kurde. Dobra, gdzie ta wioska? Tam, u góry. Let's go! Hop. 76, mrozu. Jest git. Jezu, dawaj do domku. A, tutaj idzie golem. Tu wiglo. Siema, mordo. Gdzie jest ten piecyk? Jest stary, połóż się na łóżku, to zawsze będziesz się tu odradzał najwyżej. Jak zginiesz. Wypadł z łóżka! Nie mogę, bo jestem zamrożony teraz. Padłem! Stary, szybko stawiaj piecyk, mam 55 mrozu, zaraz zamarznę znowu. Tu jest dawaj, mega daleko. Dawaj, gdzie chodź ty jesteś? Chodź tu do mnie. A, tu gdzie padłem? Nie, tu. Mam tutaj, dobra, mam swoje itemy już. Dawaj, chodź. Myślałem, że podniosłeś, dobra. Nie, to jest ten z domu, co wziąłem. Okej. Właś. I co? Tutaj, tak? Nie. Tak. Yeah. Mamy śmigło, mamy to. Masz ten? Tą super umiejętność jego? Nie mam. Czyli trzeba ją podnieść. Idę. Ona będzie moja. Ja posiądę tą moc. Dobra, Szaku, rozwalam piecyk i idziemy. Wziąłeś, tak? O! Shulker box! Yes! Plain armor! Zbroja dla samolotu! Mamy śnieżki, jakieś nasiona, dobra. Ile mamy części? Raz, dwa. Deski w domu, trzy. To jeszcze dwie części, tak? Dawaj do tego zamarzniętego lasu może, co? Dorzucam śniegu trochę. Okej, ja jestem już full. Lecę zobaczyć. Nie, ja dalej. Muszę poczekać. Tu nic kurde nie ma. Jest zombiak jakiś. Walczę z nim. Musi coś leży. Być. Jest łuk i strzały, dobrze. Jest! W lodzie było! Quick fix! To ostatnia chyba część, którą potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak! Git! Mamy wszystko. Czekaj, idę do ciebie, bo mnie zabije. Dawaj. Jestem. Podsumujmy, ile itemów zdobyliśmy. Mamy aksa, śmigło, naprawianie, zbroję i deski. I spadochron w katce tam, tak? Czyli mamy wszystkie sześć przedmiotów niezbędne, aby uciec z tej krainy. No dobra, to co, wracamy tam teraz? Gitara? Dobra, zbieraj. Lecimy. Go. Już mam 43 zamarznięcia, nieźle. Już widzę naszą tą wioskę. Też. Lecę. Speedrun. Szybko. Speedrun, ale szybko też zamarznięcie rośnie, kurczę, na tym lodzie. Ale jak się szybko biega, stary, już mogę umierać w wiosce, jak jestem. Woohoo! Udało się, misja zakończona sukcesem, teraz budujemy samolot tylko. Rozsypuję się tutaj, boom! Dobra, stawiam. Okej, git. Deski jeszcze potrzebuję tylko od ciebie. Dobra, rzucam ci, pyk. Okej, deseczki, czyli tak, pewnie
Śmigło. Deski? Jest! Large plane! I biorę go. Idziemy go stawiać na górę, dawaj. Okay. I spadamy z tej lodowatej krainy. Stawiamy, pyk! Jest! Zawaki kozacki, czekaj. Jeszcze nałożymy tylko... Pyk, armor! Jestem w środku! Stary, bo ty nie masz papierów na lotnika, zejdź! Jakie papiery na lotnika? Wsiadaj! Starcza papiery mieć! No to dawaj, faktycznie, skąd ty masz uprawnienia na samolot? A, wyrobiło się w koło brzeg, nie ma tamto. Zobacz, Frozen Maw kolejny! Wow, ale go nie chcemy! Nara, frajery! My spadamy stąd, bo tu jest za zimno! To nie Let's dla go. Nas! Piękna sprawa! Panie pilocie! Dziura w samolocie, spadam! Stary, ja cię jeszcze złapię! Dawaj, złap mnie, no! Nie, właśnie! O, zgubko, ty rozwaliłeś naszą ostatnią deskę ratunku! Nie mogę patrzeć! My tutaj jednak zamarzniemy na kość. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: panie pilocie, dziura w samolocie, trzymajcie się, hej!